Witam serdecznie, moi kochani, co do ostatniego filmu. No to nie wiem, jedni słyszeli ten dźwięk, drudzy go nie słyszeli. Nie wiem, pierwszy raz miałem taką sytuację na YouTubie. Coś tam się może zacięło, coś tam się nie dograło, ale to mówię, nie ma co się doszukiwać jakichś wątków, nie wiadomo jakich, tylko no lecimy dalej. Więc dzisiaj jeszcze raz ten temat pól morfologicznych, tak? No bo mówię, jeżeli mamy zawsze wybór, w naszym życiu zawsze mamy wybór. I jeżeli zakładamy, że istnieje, no bo istnieje Bóg, Wszechświat, źródło, niech sobie każdy nazwy jak chce. No i możemy słuchać albo takiego głosu, z którym musimy się na nowo połączyć i takie wskazówki będziemy dostawać i będzie wszystko się w naszym życiu układało. Albo możemy, moi drodzy, słuchać różnych innych sztucznie stworzonych, jakby to powiedzieć, głosów, które też się pojawiają, rozumiecie, nie? Tak staram się to tak najprościej jak się da. Więc jeżeli będziemy połączeni ze źródłem, mówię, z Bogiem, ze Wszechświatem, z tym właściwym, jakby to powiedzieć, no to nasze myśli, nasze działania, nasze życie wygląda, dąży do najlepszej formy, jaką możemy uzyskać tutaj w tej inkarnacji ziemskiej, nie? Więc jeżeli słuchamy swojego wewnętrznego głosu, jeżeli jesteśmy połączeni ze źródłem, z Bogiem, ze swoją duszą, jeżeli, moi drodzy, dbamy o to, co jemy, myślimy, czyli taki ogólny składowy proces, wszystko w nas gra, nasze życie zaczyna wchodzić na inne poziomy, na inne levele, nie? I tutaj, tak jak mówiłem, jeżeli słuchamy tego, mówię, Boga, głosu Boga niech będzie, jeżeli słuchamy, no to tak samo jak są murmuracje i mówię, te zwierzątka, ptaki, ryby, różne inne zwierzątka, gdzie jest ich więcej, owady, tak samo do tego można podpiąć, jak latają w sobie, bo powstają bardzo różne ciekawe kształty, nie? No i to jest taka, jakby to powiedzieć, zbiorowa świadomość. Idąc dalej, to gdzieś spotkałem się z teorią, z takim zagadnieniem, że każdy gatunek ma jednego, jakby to powiedzieć, ma jedną duszę, załóżmy, nie? Jednego tam głównego zarządcę, jedną świadomość, która później podchodzi pod tą jedną, mówię, pod Boga wszystko podchodzi, nie? Że załóżmy, nie wiem, tak było pokazane, tak było fajnie w bajce Księżniczka Mononoke, możecie sobie zobaczyć, że na przykład wilki miały jednego szefa wilków, nie? Później jakieś dziki też miały szefa dzików, jedną zbiorową świadomość. Jeżeli działamy tak, jak to wszystko, przechodzimy naturalnie przez wszystkie procesy, które nas spotykają, no to, moi drodzy, rozwijamy się, poszerzamy świadomość, poszerzamy perspektywę, doświadczamy nowych rzeczy. Jednak, jeżeli słuchamy tych różnych głosów, które nie są nasze i nie są nawet, jakby to powiedzieć, nie pochodzą od powiedzmy, dobra, od ludzi, nie są dobre dla ludzi do końca, no dobra, nie oceniajmy też dobre, niedobre, są mniej korzystne dla większej grupy ludzi, a korzystne są niektóre rozwiązania tylko dla pewnej grupki, która gdzieś tam tylko chce sobie rządzić i ogarniać tutaj cały nasz świat, nie? Niestety to już się skończyło, to już się wszystko skończyło i tego już nie ma, no nie ma, bez zasilania, mówię, skończy im się zasilanie, pewnie, że to jest proces, może to potrwać rok, dwa, miesiąc, pięć lat, dziesięć lat, ale to już jest proces ich, jakby to powiedzieć, zasilanie spada, nie? I teraz mają tendencję wsteczną, jakby to powiedzieć, zwijają swoje manele i zawijają się stąd. A ludzie, którzy gdzieś teraz przychodzą tutaj, żeby coś ogarnąć, żeby coś pomóc, żeby coś popchnąć do przodu, no to teraz będą mieli, jakby to powiedzieć, bardziej sprzyjające warunki do ogarniania tego, nie? Wracamy do tych zachowań, nie? Czyli załóżmy, wkręcimy się w jakiś tam, w jakąś wizję, która nie jest nasza, która wzbudza w nas tylko strach, nie? Tylko strach, gdzieś pojawiła się jakaś informacja, gdzieś coś jednym uchem usłyszeliśmy, nie wiem, byliśmy w jakiejś, na jakiejś poczcie albo jakiejś sąsiadki, która miała akurat włączony telewizor, później ktoś coś jeszcze powiedział, no i wieczorem kładziemy się spać, jesteśmy zestresowani, nie wiemy czemu i zaczynamy szukać, no o ile szukamy, to jest dobrze, zaczynamy szukać, moi drodzy, coś nam się stało w nas, co się stało, moi drodzy, że jesteśmy zestresowani, czujemy się trochę nieswojo, nie? No i znajdujemy, usłyszałem tą informację i nakarmiliśmy to, rozumiecie? Bo byśmy tego nie nakarmili, to by było wszystko ok, ale jak to nakarmiliśmy, no to w nas będzie rosło i podbijało statystyki i, moi drodzy, kierowało naszą energię i uwagę nie tam, gdzie chcemy. Bo jeżeli kierujemy i kreujemy naszą energię w kierunkach, które są z nami zgodne, które, dzięki którym, mówię, no dzieje się coś dobrego zarówno dla nas, jak i dla innych, no to jest właśnie, powiedzmy, robimy coś z serca, jesteśmy połączeni ze źródłem, mamy połączenie ze swoją duszą, dzieją się w naszym życiu magiczne rzeczy, mówię, no jak różdżką
machnąć, wychodzimy gdzieś i dzieją się same fajne, sprzyjające rzeczy, odpowiedzi na pytania, rozwojowo, świadomościowo, na każdym polu idziemy sobie top. Ha, więc, moi drodzy, jeżeli na przykład, no właśnie, to się teraz, no łatwo jest to zaobserwować, nie? Jakby to powiedzieć, jeżeli obserwujemy niekorzystne murmuracje, jeżeli słuchamy nie tego głosu, najprościej mówiąc, jeżeli słuchamy systemowego głosu, jakichś programów, które gdzieś tam się odzywają co jakiś czas, które jeszcze chcą w ludziach wzbudzić strach i tej energii jeszcze trochę wycyckać, jeszcze trochę was pocyckamy, bo się boi ta, jak się boi ta, no to widocznie lubicie być cyckani, lubicie być gdzieś tam, jakby to powiedzieć delikatnie, no lubicie być gdzieś tam grabieni ze swojej energii, ze swojej uwagi i ze swojego życia, tak? No bo jeżeli wierzycie w jakieś koncepcje, które gdzieś są rzucane, nie są wasze, boicie się ich, a i tak w nie wierzycie, no to niestety sami sobie robicie kuku, robimy, nie? Jak ktoś tak jeszcze ma jakieś takie te, nie? Więc nie zasilajmy tego, co z nami nie rezonuje. Jeżeli czegoś się boimy, boisz się jakiejś informacji, to ją sprawdź. Boisz się jakiegoś wydarzenia, boisz się jakiegoś elementu w swoim życiu, jakiejś zmiany, bo tak przywiązujemy się. Pamiętajmy, że mamy ten nieraz jeszcze syndrom taki, że bardziej wolimy siedzieć w tej strefie komfortu z tym, co znamy, z tymi zabawkami, które znamy, niż zrobić krok gdzieś, ogarnąć się, zobaczyć co innego, pozamykać stare drzwi za sobą, a nowe się pootwierają, no bo 30 miejscach naraz, no ciężko jest być, nie? A jeżeli pozamykasz to, co ci już nie do końca służy, powychodzisz z tego strachu, no to oni też mają mniej energii, nie? Mniej te tam ekolutki różne, co tam patrzą tylko gdzieś tam na tym strachu bazować, mają mniej energii, nie mają takiego zasilania i ich plany no już są gdzieś tam o kant stołu można gdzieś tam sobie rozczać, nie? Ha, więc, moi drodzy, jeżeli, mówię, patrzcie, no popatrzmy na tą naturę, nie? Jeżeli ptaki by słuchały jakiegoś złego głosu, by na przykład, nie wiem, leci to stado ptaków, podlatuje ten jakiś jaszcząb, albo sokół, albo jakiś inny drapieżny ptak, który chce tam któregoś schrupać, a tu jeden by, nie wiem, no mają tą, mówię, tą pole morfologiczne, niech będzie dusza tych wszystkich ptaków, jeden duch, główny ptak mówi, dobra, panowie, teraz będziemy robili 3 manewry w lewo, jeden w prawo i pikowanie, nie wiem, 2 metry w dół, później pionujemy i w tym sposobem sokół nas nie trafi, bo on będzie leciał tak i tak, nas jest więcej, możemy to z różnych perspektyw ogarnąć, zobaczyć, poczuć, więc mniej więcej robimy tak i wszyscy przeżyją. No a parę ptaszków by sobie gdzieś tam, nie wiem, słuchało na przykład, to oczywiście sytuacja w pełni wymyślona, nie? Słucha sobie jakieś tam MP3-eczki, albo jeden tam ma jakiś mini telewizorek pod skrzydełkiem, tak? No bo się lepiej leci, jak coś można posłuchać, obejrzeć. No i on na przykład gdzieś w telewizorku usłyszał i powiedziano mu, że nie wolno słuchać tego wewnętrznego głosu, bo sokół i tak może złapie, może nie złapie, a skąd my to wiemy, nie? No i wokół 10 swoich kolegów, którzy lecieli koło niego, tą, jakby to powiedzieć, niech będzie ideę, perspektywę rozprzestrzenił. No i dobra, leci ten sokół, wszystkie ptaki robią schemat, który został wcześniej zainicjowany, a ta 10 lecą se prosto. No i zostali, słuchajcie, wszyscy się zwinęli, sokół przeciął tak, jak miał przeciąć, tak jak były wyliczenia, tak jak poczuli, tak jak, wiecie, no wszystko było intuicyjnie zrobione, a te 10 ptaszków se przeciało środkiem. No i sokół patrzy, wszystkie razem gdzieś tam odleciały, a te 10 leci sobie pyk. No to za chwilę robi nawrót, drugi raz, no i 10 ptaszków już po prostu no, nie zrobiło żadnej murmuracji, no bo słuchały nie tego głosu po prostu, nie? Tak samo rybki w wodzie, jak przypływa rekin i jakby parę miało jakieś tam swoje pomysły, które by nie... I tu zakładamy tylko i wyłącznie w tej sytuacji, mówię, jak zwierzęta są połączone, niech będzie z duchem lasu, z duchem swojego gatunku, z duszą, z duchem i tak dalej, no to mówimy tylko o tych dobrych podszeptach, nie? Mówię o tym, że to te podszepty są dobre i pomagają im. Są dobre, bezinteresowne, są pełne miłości, dobra i tak dalej i moi drodzy, mają wpływ na wszystkich uczestników, a nie tylko na jakąś grupkę, nie? No i nikomu się nie dzieje krzywda, gdy takie manewry są, jakby to powiedzieć, wykonywane. Normalne, że selekcja naturalna, taki jest, no i no, zwierzątka się zjadają i tak dalej. No ale tutaj to działa, nie? Działa ten mechanizm obronny. Działa i mówię, jakby zwierzątka słuchały nie tych głosów, co trzeba, albo były mądrzejsze od, mówię, swojego ducha, od intuicji, od wszystkiego, co tam jest nad nami, bo my nie widzimy pełnej perspektywy. No i o to chodzi, że my pełnej perspektywy nie widzimy, widzimy tylko część. A nasza dusza, intuicja, góra widzi tam o dużo, dużo więcej i czasem działania, które na pierwszy rzut oka wydają nam się nie, jakby to powiedzieć, no
nienormalne, nieakceptowalne, jakieś takie, że jak to, tak to, nie? To są zachowania, dzięki którym później za pół roku powiemy, dzięki temu uratowałem tyłek, albo dzięki temu zrozumiałem coś, albo dzięki temu, co wydawało mi się wtedy z tamtej perspektywy gdzieś, no, niezrozumiałe do końca, no to teraz dzięki temu, że to przepracowałam, ogarnęłam, mam swoją kolejny puzelek swojej wewnętrznej mocy, nie? Więc, moi drodzy, no, pracujmy ze sobą, no to moim zdaniem tutaj każdy z nas ma na tej planecie, na tej płaszczyźnie do zrobienia robotę ze sobą, nie? Pracę ze sobą, nie zrobisz za nikogo roboty, nie przekonasz nikogo, żeby ktoś coś widział, czuł, widział, dostrzegał, przeżył, jeżeli tego nie będzie chciał. Jedyne, co możesz zmienić, każdy z nas to może zrobić każdego dnia, to zmiana siebie. Zmiana siebie. Jak zmieniamy siebie, nasze wszystko, to co zmieniliśmy, też wypływa z nas, bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć na świecie. I jakby to powiedzieć, przechodzimy swoją energią, swoją zmianą, swoim zachowaniem, swoim czuciem, swoim stylem życia, swoim wszystkim, co robimy. Dajemy, jakby to powiedzieć, świadectwo tego, że można niektóre rzeczy zmienić, można z niektórych rzeczy powychodzić. Można, moi drodzy, zmienić wszystko, co jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, poczuć. Wszystko, co chcemy zrobić, możemy, tak? Jeżeli zrzucimy te ograniczenia, wiecie, nie jestem godny, nie jestem godna, nie jestem dobry, nie jestem wystarczająco dobra, nie powinnam, co powiedzą inni, co pomyślą inni, wiecie, co cię to interesuje, co pomyślą inni, co zrobią inni, jak każdy ma swoje życie. Ludzie, jak widzisz, jak widzicie, jak widzimy na przykładach, zapominają. Chwilę coś poprzeżywają, chwilę czymś się poekscytują i zapominają, a ty, no jeżeli nie zrobisz czegoś, bo powiedziałaś, o, bo co powiedzą inni, minął rok czasu, a ty dalej no mówisz, a mogłam to zrobić, nie? No to po co słuchasz innych? Zacznij robić to, co chcesz ty robić, a oni i tak wszyscy w koło pozapominają, co robiłeś, co chciałeś robić, gdzie chciałeś być, kim chciałeś być, bo będą mieli inne atrakcje, inni ludzie znowu gdzieś się pojawią, tak samo jak kim się otaczasz, nie? Jak gdzieś siedzisz z ludźmi i po prostu ktoś zaczyna gdzieś tam gadkę, o, ten taki, tamta taka, to tak, to tak, to tak, no to jak wychodzisz ty, to myślisz, że co się dzieje, przychodzą inni, to samo. Więc otaczaj się ludźmi, którzy podbijają vibe'a, ej, zróbmy to, spróbuj tak, tu jest taki, to, co można coś wymyślić, co można zrobić, coś, bo mówię, jak się łączą ludzie o podobnym vibe'ie, o podobnym toku, niech będzie, myślenia, czucia i weryfikacji tej rzeczywistości, no to pojawiają się wspaniałe, genialne pomysły, dzięki którym właśnie można zmienić wszystko. I ja uważam, że jednostka jest w stanie zmienić cały świat i wierzę w to, czuję to i wiem o tym, bo każdy z nas jest taką wyjątkową jednostką i każdy z nas może dorzucić taką cegiełkę i akurat ta któraś cegiełka, którą dorzucamy do całego tego rozwoju, wzrostu i zmian, zaskoczy tak, że po prostu wiecie, wszystko się po prostu damy dużo wartości innym ludziom, bo każdy będzie te procesy gdzieś przechodził, każdy jest w innym miejscu swojej drogi, każdy, moi drodzy, będzie na swojej drodze spotykał różne sytuacje, bardziej bądź mniej wymagające. I jeżeli masz na przykład, tak jak na przykład przechodziło się grę jakąś, nie? I nieraz były, pamiętam na Game Boyu było taka Legend of Goku chyba, czyli Legacy of Goku, coś tam takiego było. I tam na początku, ja pamiętam, nie mogłem tego przejść, to było x lat temu oczywiście, nie wiem, 90 tam, do 2000 roku, tam jest 12 lat, może 13. I nie mogę tam jakiegoś momentu przejść. No i szukam, co tu, chodzę w koło, gdzieś tam nie widzę. I wszystko ogarniałem. W jednym momencie gdzieś się zaciąłem, coś przeoczyłem, nie? I tak samo może być w naszych życiach, że gdzieś dojdziemy do jakiegoś momentu, który jest ścianą. Ale słuchajcie, no mówię, kurczę, no chyba ktoś w tą grę też grał, nie? No i zacząłem gdzieś tam w internecie kopać. Znalazłem jakieś solution, nie? Znalazłem poradnik, jakby to powiedzieć, przejścia niektórych momentów w grze właśnie. Nie był to kompletny poradnik, były to niektóre momenty. No i tam był ten jeden moment, którego ja nie mogłem przejść. I dzięki temu, że to, jakby to powiedzieć, przeczytałem, przeszedłem to, nie? Przeszedłem to, znalazłem rozwiązanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Później w kolejnych aspektach tam jakieś tam wszystko już sam odkrywałem, ale tu w tym jednym momencie nie wiedziałem, co się dzieje, nie? No i na przykład, żeby nie było, nigdy nie byłem, wiecie, jakby to powiedzieć, fanem, nie wiem, grania na kodach albo, nie wiem, przechodzenia gry po kimś, nie odkrywając jej, bo to jest tak samo jak w życiu, jeżeli byśmy powtarzali w koło czyjeś zachowania, czyjeś schematy, czyjeś decyzje, czyjeś zachowania, no mówię, schematy, to co ktoś robił, no to nie dojdziesz dalej niż ten człowiek, nie, niż ten ludek, którego śledzisz i no powtarzasz coś, nie, możesz tego czasem nie doświadczyć, ale no
powtarzasz coś, czego nie doświadczyłeś. To jest najgorsze, moim zdaniem, jeżeli tak robimy. I chciałem tylko porównać to właśnie do tego, że czasem w życiu też gdzieś stajemy przy jakiejś ścianie, stajemy przy jakimś murku i kurde, zastanawiamy się, myślimy i tak dalej, i tak dalej. I mówię, jeżeli jesteśmy uważni, jeżeli jesteśmy gdzieś wystarczająco, jakby to powiedzieć, no w tu i teraz, no to dostaniemy tą wskazówkę, żeby przejść ten mur. I chciałem porównać właśnie przejście tej gierki, tylko mówię, no to był jeden moment, gdzie sprawdziłem, tak samo w życiu, nieraz też się gdzieś kurde zakręcimy się i staniemy gdzieś, no mamy rozwiązanie na ręce, a go nie widzimy albo nie wiemy, że to jest to. No i gdzieś jak szukamy czemu, jak, co, no to znajdziemy w końcu osobę, słuchajcie, człowieka, ludka, który gdzieś przechodził podobną sytuację, nie? I gdzieś podzielił się z tym, opowiedział o tym, kurde, było mi ciężko, nie? Albo kurde, wywaliłem się, złamałem gdzieś tam palec mały u nogi i krzywo mi się ułożył i później musiałem robić to i to, więc jeżeli ktoś by tak miał, to lepiej ustawić ten palec prosto. I ktoś później szuka, o kurde, z palcem jest, faktycznie, mogłem, lepiej go ustawię prosto, żeby później mnie nie bolało, nie? Z innymi rzeczami tak samo, no ktoś czegoś, jakby to powiedzieć, doświadczył jakiegoś zdarzenia, słuchajcie, bardzo było mi, nie wiem, przykro, gdy na przykład gdzieś tam ktoś się z kimś, załóżmy, rozstał, ktoś komuś odszedł, jakaś ważna osoba, było mi bardzo przykro, ale w momencie, kiedy zrozumiałem, że to mi jest przykro, a nie, załóżmy, tej osobie, która odeszła i to ja się nad sobą użalam, a ta, ten człowiek, ten ludek już sobie jest tam, mówię, dusza wolna, sobie hasa po niebie i tak dalej, i wiecie, cieszy się fajnie, to nam jest przykro, że czegoś nie powiedzieliśmy, że mamy jakiś żal, jakieś, wiecie, różne te, nam, tylko nam, nie innym. No i moi drodzy, chodzi tutaj o to, że właśnie doświadczając pewnych zachowań, czasem jesteśmy w stanie z kimś pogadać, dać komuś jakąś wskazówkę, radę, jakiś tam malutki klocuszek, gdzieś tam go po plecach wystarczy nieraz poklepać i ten człowiek już mówi, wiem, dobra, wiem, no skoro tobie gdzieś się udało, no to dlaczego mi się ma nie udać? Bo wszyscy możemy osiągnąć maks tutaj, maks to, co jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, każdy swój potencjał jest w stanie zrealizować. No, więc moi drodzy, mam nadzieję, że z dźwiękiem będzie wszystko ok. Mam nadzieję, że wszystko wskoczy elegancko tak, jak ma wskoczyć. Działajcie, rozwijajcie się, bo to jest najistotniejsze. Najważniejsze są zmiany, które zachodzą w nas samych, które później przekazujemy dalej, które jesteśmy w stanie później rozwijać te dobre rzeczy, jesteśmy w stanie wychodzić z tych niekorzystnych rzeczy i to jest największy rozwój. Jeżeli na świecie będzie coraz to więcej ludzi, tak się dzieje, nie? Którzy biorą odpowiedzialność za swoje życie i robią robotę tak, żeby po prostu no nie krzywdzić nikogo, siebie cały czas rozwijać, no to ludzie przestaną, jakby to powiedzieć, być najprościej być, po prostu no rywalizować. Będzie więcej wsparcia, mniej rywalizacji, bo mówię, no, jest taki potencjał całej planety, wszystkich ludzi, że każdy może żyć tak. No. Tylko trzeba to po prostu puścić wszystko do ludzi, a nie tam, że sobie grupka trzyma i mówią, tak, my będziemy rządzić, tak. No już nie będziecie, bo już się skończyło wszystko. Więc, moi drodzy, ogarniamy siebie, ogarniając siebie, ogarniamy świat. Przechodzimy dalej, wsłuchujmy się w swój wewnętrzny głos. Starajmy się działać, mówię, z poziomu serducha, więcej nie kalkulować. Serce jest odważne, serce działa, głowa kalkuluje. Dzięki wielkie za wszystko, wszelkie linki, wszystko jest pod filmem tutaj, można sobie sprawdzić. Dzięki wielkie za wszelkie wsparcie i tyle, no lecimy do przodu, no bo co, pozdrawiam serdecznie, wspaniałego dnia.